Cześć kochani, witajcie w kolejnym odcinku. Dzisiaj pogadamy sobie, a w sumie ja Wam pokażę najnowsze pudełko od Look Fantastic, czyli najnowszego Beauty Boxa. Jak widzicie, w tym miesiącu mamy takie pudełko odwzorowujące zawartość, czyli to, co znajdziemy w środku. Jeżeli jesteście ciekawi, co takiego znajdziemy we wrześniowym Beauty Boxie, to zachęcam Was do tego, żebyście sobie zrobili kawkę i bierzemy się za oglądanie. Na samym początku zachęcam Was do tego, żebyście subskrybowali kanał, jeżeli jeszcze tego nie robicie. I pamiętajcie, że dzięki klikaniu dzwoneczek będziecie otrzymywali powiadomienia o nowych odcinkach. No i jak wiecie, jak co miesiąc mamy tutaj, opowiadam Wam o obecnej subskrypcji Beauty Boxa. Teraz mamy miesiąc wrzesień i pudełko jest w takich kolorach fioletowo-zielonych, po prostu przepięknych. I na pudełku mamy narysowaną tak naprawdę też zawartość tego boxa. No i oczywiście to wszystko jest takie jakby ukryte, jeżeli są, znaczy są ukryte nazwy, no i też mamy kilka dodatkowych gadżetów. W ogóle to, co zauważyłam, słuchajcie, to pudełko przepięknie pachnie w tej edycji. Ja nie wiem, czy po prostu nie zwróciłam tego na to uwagę w poprzednich miesiącach, ale to jest po prostu przecudownie pachnące. Nie wiem, czy to jest kwestia zawartości boxa, czy o co tu chodzi. Jak zwykle mamy 6 produktów. I są to produkty zarówno do twarzy, do ust, do włosów, do oczu, jak i też jeden produkt makijażowy. I słuchajcie, wszystko oczywiście jest zabezpieczone folijką, zaklejone. Ja oczywiście się musiałam zapomnieć, czy na pewno wszystko mam, żeby przygotować dla Was porządny film. Także już Wam pokazuję zawartość tego miesięcznego boxa, że tak powiem. Proszę bardzo, wszystko pięknie popakowane, kolorowe. Nie jest to już tak różowe jak poprzednie, ale też jest dużo fajnych produktów. No i zacznijmy, słuchajcie, może od produktu, który jest dedykowany tak naprawdę do naszego ciała. Jest to Ameliorate Smoothing Body Exfoliant i to jest, słuchajcie, nic innego jak po prostu peeling do całego ciała, który kupimy za 49 zł. Ja mam go tutaj w tej mniejszej wersji 50 ml. I co tutaj nam mówi tak naprawdę katalog. Generalnie, słuchajcie, jest to produkt, który ma walczyć z rogowociałem, naskórkiem, z szorstką, taką wiecie, suchą skórą. Peeling, w jego skład w ogóle wchodzą dwa takie główne produkty i jest to takie dwa eksfolianty. Są to biodegradowalne drobinki bambusa, które w sposób mechaniczny złuszczają nasz naskórek, jak również zawiera on kwasy AHA do tego chemicznego usuwania naskórka, do tego rozpuszczania po prostu tej zrogowaciałej wierzchniej warstwy. No i właśnie peeling ten ma nam zapewnić taki porządne nawilżenie, gładkość naszej skóry. Do tego jest on bardzo bogaty w masło shea oraz w olej kokosowy, dzięki czemu zapewnia nam nawilżenie skóry aż do 8 godzin, także nie pozostawia tej skóry wysuszonej, takiej wiecie, napiętej, tylko właśnie skóra jest natłuszczona, nawilżona i przyjemnie taka odświeżona i pełna też blasku, bo jak wiecie, złuszczanie martwego naskórka bardzo pozytywnie wpływa na wygląd naszej skóry, sprawia, że ona jest bardziej jędrna. Nie wrastają też nam, jeżeli sobie peelingujemy nogi, no to nie wrastają nam włoski podczas depilacji. Także naprawdę to jest bardzo istotny element wieczornej pielęgnacji, o którym nie powinniśmy zapominać. Jeżeli chodzi, słuchajcie, o sposób użycia, to wystarczy po prostu 2-3 razy w tygodniu ułożyć sobie tego peelingu przed kąpielą, przed prysznicem, no i właśnie, żeby potem też dokładnie to z siebie zmyć. I kolejnym produktem, słuchajcie, o którym Wam dzisiaj powiem, jest to marka Christoph Robin i będzie to tym razem maska, ale maska do włosów, która aż w 98% ma składniki pochodzenia naturalnego i głównym tutaj też składnikiem jest aloes, ponieważ jest to aloesowa maseczka do włosów. Powiem Wam, że ja z marką Christoph Robin nie spotkałam się, przyznam szczerze jeszcze, no ale generalnie wyszukałam, że za 200 ml musimy zapłacić 119 zł. Jest to, słuchajcie, maska, która ma bardzo lekką konsystencję, która bardzo łatwo się rozprowadza,
które nie obciąża włosów, ale przepięknie je nawilża. Sprawia, że są rozświetlone, że nie są przesuszone, bo jest ona głównie dedykowana do włosów suchych, tych puszących się, włosów odwodnionych, ale tak naprawdę każdy rodzaj włosów może tej maski używać. Używamy jej po pierwsze od skalpu, przeciągając ją w dół, żeby po prostu dobrze te włosy zostały pokryte maseczką, żeby dogłębnie zaczęły działać. Generalnie, jeżeli chodzi o sposób użycia, to wystarczy po umyciu włosów zaaplikować niewielką ilość na mokre włosy, tak jak Wam mówię, od skalpu po całą długość, zostawić na 2 minuty i następnie dokładnie spłukać. To, co jest istotne, to w skład tej maseczki wchodzi nie tylko ten aloes, ale również drogocenne witaminy, aminokwasy, które właśnie w sposób taki właściwy, w sposób intensywny wpływają na poprawę jakości naszych włosów. Zawiera on również siemieniane, które tak jakby kompleksowo sprawia, że te włosy stają się takie elastyczne, no i też zdecydowanie mocniej nawilżone, bo jak wiecie, często też się robi takie maseczki z siemienia lnianego, które właśnie sprawią, że ten włos jest taki dogłębnie nawilżony, łuska jest zamknięta, włosy śliski, piękny, błyszczący, no i wyglądając przede wszystkim zdrowo. Maseczka ta jest oczywiście wolna od SLS-ów, parabenów oraz silikonów, także nie musimy się obawiać tego, że jakoś zbytnio obciąży nasze włosy, bo nic takiego się nie będzie działo. No i to co może przejdziemy teraz, słuchajcie, do kolejnego produktu marki SVR i jest to produkt, który ma działać na okolice naszych oczu, na powieki. Jest to SVR Palpebral, krem do powiek, który jest takim jakby produktem na taką swędzącą skórę w okolic oczu, wymagającą taką, ma takie jakby działanie kojące na podrażnienia, przeciwświądowe, także takie przyspieszające jakby proces regeneracji tej powieki i zapobiegający jej przesuszeniu. Za 15 ml, słuchajcie, musimy zapłacić około 50 zł, także cena jest taka, nie jest za wysoka, nie jest za niska. To, co jest, słuchajcie, istotne, jeżeli chodzi o ten produkt. Jest generalnie ten krem dedykowany do skóry wrażliwej, alergicznej, skóry podrażnionej i możemy go używać już od 3 roku życia. Generalnie ma, spróbuję Wam to otworzyć, 20% odżywczego kompleksu o takim działaniu kojącym i przeciwświądowym. Zawiera kwas lukrecjowy, który koi naszą skórę, redukuje świąd, łagodzi podrażnienia. Zawiera również olej bawełniany, który jest źródłem kwasów tłuszczowych omega 3, 6 i 9. Znajdziemy tutaj w składzie również masło bawasu oraz masło shea, które tak jakby uzupełniają lipidy w okolicy naszych oczu, nawilżają tą skórę i tak jakby ją napinają lekko. No i ten ważny, również ważny składnik to jest kwas hialuronowy, który oczywiście wygładza, ujędrnia, zapobiega powstawaniu zmarszczek, wypełnia te pierwsze zmarszczki. I to, co jest też fajne, słuchajcie, to ten krem ma aż w 90% składniki pochodzenia naturalnego. Ja zawsze powtarzam, że lepiej mieć 90, no wiadomo, fajnie by było mieć więcej, ale nawet to 90 to jest lepiej niż na przykład 30, tak? Więc mamy w dużej mierze tutaj składniki pochodzenia naturalnego, więc jeżeli mamy problemy właśnie z okolicą oczu, że ta skóra nam się łuszczy, bo często się zdarza, że gdzieś tutaj na powiekach ta skóra się łuszczy, że jest podrażniona, na przykład od kosmetyku, który nas uczulił, czy jakichś efektów alergennych, na przykład teraz jak pylą trawy, no to bardzo fajnie sobie użyć czegoś takiego, też bardzo modny kiedyś był świetlik, no a tutaj marka SVR przychodzi do nas z takim kojącym ratunkiem. Produkt nakładamy i rano, i wieczorem na wysuszoną skórę wokół oczu, delikatnie wklepujemy. To, co też jest fajne, słuchajcie, to ten krem tak jakby chroni naszą skórę przed tymi negatywnymi czynnikami środowiskowymi, przed podrażnieniami, przed tym wszystkim, co może negatywnie wpłynąć na nasz komfort. Także naprawdę warto sobie przetestować, jeżeli ktoś z Was ma takie problemy. Produkt jest oczywiście testowany pod opieką okulistów, czyli mogą go też używać osoby noszące soczewki, nie uszkodzi naszego wzroku, a przyczyni się do po prostu większego komfortu, ukoi te podrażnienia, tą przesuszoną skórę, zmniejszy od razu zmarszczki w okolicach oczu, więc naprawdę wszystko tutaj się dobrze łączy ze sobą. I kolejnym produktem, słuchajcie, o którym Wam dzisiaj powiem, no to jest tym razem maseczka z Beauty Pro Brightening Sheet Mask i to jest po prostu maska
rozświetlająca z kolagenem, witaminą C oraz z aloesem. I jeżeli chodzi, słuchajcie, o tą maskę, to zapłacimy za jedną sztukę 26 zł. I maska ta ma za zadanie głównie działać przeciwstarzeniowo. Dodatkowo skóra staje się taka gładka, rozświetlona, pełna energii, jak również taka elastyczna, ponieważ w skład tej maseczki wchodzi, tak jak Wam wspomniałam, kolagen morski, witaminę C, jak również aloes i duża ilość różnych substancji ziołowych, roślinnych, nawet nie substancji, a wyciągów roślinnych, ziołowych, które właśnie przyczyniają się do tego, żeby ta nasza twarz była taka piękna, taka rozświetlona. Oczywiście, jak to maska w płachcie, musimy ją nałożyć na oczyszczoną i suchą skórę twarzy, ładnie rozprowadzić dokładnie. Ona jest nazwana, tak, że tak powiem, inteligentnie, że inaczej, jest nazwana jako maska inteligentna, która właśnie przywiera do konturów naszej twarzy i wtłacza te wszystkie drogocenne i dobroczynne składniki do naszej skóry, dzięki czemu po prostu ta twarz może chłonąć wszystko to, co dobre jest w tej, całe to dobro z tej maseczki. Maseczkę trzymamy 15 minut, jak zwykle nie przedłużamy tego czasu, bo pamiętajcie, że po tym czasie maska może już wyciągać, a nie wkładać nam te dobre składniki. No i potem wystarczy ją zdjąć i rozklepać pozostałą zawartość tutaj opakowania i tego, co mamy na twarzy, w twarz, w szyję i w dekolt. No i właśnie dzięki temu nasza twarz będzie promienna i bardzo młodzieńcza. Oczywiście jeszcze padła mi bateria, no bo przecież jakby mogło być inaczej. I przejdźmy teraz, moi drodzy, do kolejnego produktu, który mi się gdzieś tutaj schował. I jest to nic innego jak. I teraz już Wam mówię, co to jest. To jest Freena. Mam nadzieję, że tak się czyta tą markę. I to jest Makeup The Color Pen Eyeliner, który ma 6 ml, a kosztuje 67 zł. I to jest, słuchajcie, liner, który w kolorze brązowym, ja mam chyba 575. Liner, który jest bestsellerem tejże oto marki. Naprawdę pierwszy raz się z nią spotykam, nie miałam wcześniej do czynienia. To jest nic innego jak konturówka o bardzo cienkim i precyzyjnej końcówce, która bardzo dokładnie, spójrzcie, ja Wam tutaj zaprezentuję, i bardzo gładko przesuwa się po naszej skórze, naprawdę tworząc bardzo takie delikatne, wyraziste kontury, czyli możemy sobie stworzyć po prostu bardzo dokładną linię, bardzo możemy tworzyć różne kształty, te różne kontury, wyciągać i sprawiać, żeby po prostu było nam po prostu wygodniej, tak? Jak widzieliście, kredka jest bardzo cienka, mazak jest bardzo cienki, bardzo precyzyjny, jest elastyczny i możemy, on się wygina z tego, co widzę, czyli możemy precyzyjnie wyciągać go w różną stronę, robiąc jaskółkę, czyli jak teraz jest bardzo też modne przejeżdżanie tutaj na to załamanie nad powieką. I mamy tutaj po prostu bardzo dużą różnorodność kolorów tego produktu, ponieważ znajdziemy ją już od żółtego takiego kanarkowego koloru, nawet po jakieś takie kobaltowe, ciemno-niebieskie kolory, które, jak wiecie, już są kolorami bardziej odważnymi, ale nadal często też pożądanymi, jeżeli chcemy stworzyć jakieś takie kolorowe, rajskie makijaże, makijaże bardziej odważne, czy chociażby do pokazów. Kredka, znaczy liner, nie wiem, co jest tą kredką mam dzisiaj. Liner ma stworzyć nam takie nierozmazujące się wykończenie, także, tak jak widzicie, przed chwilą pomalowałam teraz tre i się nie rozmazuje. Nie chcę w ogóle, spójrzcie, nic nie schodzi, ani trochę. Przejadę teraz, tak wiecie, zasłonię się. Przejadę teraz i spróbuję to zmyć. Schodzi. Słuchajcie, ale schodzi bardzo ciężko i jak widzicie się marzę. Aczkolwiek to jest naprawdę bardzo ciężko mi to zmyć. Myślę, że od takiego zwykłego zmyć na wirze jakiegoś, nie wiem, czy od łez, czy coś, to przy dużym płaczu myślę, że może się zmyć. Ale na przykład jeżeli zacznie Wam zabić oko, czy od deszczu, czy od śniegu, nic się nie będzie działo. 67 zł za taki produkt to jest troszeczkę sporo, ale jest taka dość, powiem Wam, toporna taka ta kredka w dotyku, ten liner. Ale wydaje się, że może być naprawdę fajny, może naprawdę fajnie się sprawdzić. Ja co prawda takich brązów, fajnie, że to jest takim odcieniem ciemnego brązu, bo to jest taki dość też neutralny kolor. Ja już dawno nie stosowałam, ja raczej tak jak w tej chwili mam czernie, ale kiedyś używałam wyłącznie brązowych kolorów, mam też brązowe tusze do rzęs, więc może to jest fajny moment, żeby też wrócić do stosowania tych produktów w innym troszeczkę kolorze. I został mi już, słuchajcie, ostatni produkt z katalogu i jest to nic innego jak maseczka od By Thierry.
I już Wam ją mówię. Tutaj mamy też masło shea, ekstrakt z róży oraz witaminę E, ale teraz spróbuję odnaleźć tenże oto produkt. Ok, już mam i biorę się teraz za przeczytanie Wam tego, co tutaj się znajduje. Jest to, słuchajcie, Bytery, czyli ta bardzo słynna marka i produkt nazywa się Balm de Rose Flaconet i to jest płynny balsam do ust o intensywnym działaniu odżywczym, za który zapłacimy 149 zł. I to jest ta niestety gorsza wiadomość. I mamy tutaj, słuchajcie, koktajl masła shea, właśnie i tych eterycznych olejków z róży. Mamy tutaj wosk różany i tak jak Wam mówiłam, witaminę E, jak również inne, na przykład kwas hialuronowy się również tutaj znajduje. Produkt ma zapach róży, to ewidentnie czujemy tutaj róże. Ma bardzo fajną taką, taki aplikator w kształcie takiej jakby, taki wiecie, taka łopatka, mi to się czasami kojarzy z takimi kopytkami sarny na przykład, bo to takie kopytko malutkie jest. Bardzo wygodne, jest to w ogóle też płynna wersja tego kultowego już od Bytery produktu do ust, balsamu do ust regenerującego. Tak jak mówię, tutaj w składzie znajdziemy masło shea, które nawilża, chroni naszą skórę ust, która jest bardzo narażona na działanie tych negatywnych składników, znaczy składników, czynników zewnętrznych, środowiskowych. Tutaj mamy dzięki temu balsamowi po pierwsze pięknie rozświetlone usta, usta, które się nie kleją, usta, które są nawilżone dogłębnie, naprawdę bardzo przyjemnie się, nie jest klejąca, to widać. Czy ma drobinki? Wydaje mi się, że nie ma, jest to raczej taka mleczny kolor, jak widzicie, taki błyszczący tutaj, o, Wam się załamuje światło na tym. Naprawdę bardzo pięknie pachnie różą, jest to taki zapach dość kojący, jeżeli go lubimy, ale jeżeli nie lubicie zapachów różanych, to ten produkt może Wam przeszkadzać, bo naprawdę jest on bardzo mocno wyczuwalny. Jak Wam wspomniałam, zawiera wosk z kwiatów róży, które ma takie silne działanie nawilżające, zwalcza te popękane usta zwalcza pękanie ust, sprawia, że te usta nie są takie spiesznięte, że są nawilżone, że są pełne. Fajne jest też to, że są rozświetlone, to też daje taki bardzo przyjemny efekt. Możemy też tego produktu na przykład używać na matujące szminki, żeby te usta były bardziej nawilżone, nie przesuszały się w ten sposób. Właśnie poprzez produkty makijażowe, tak jak Wam mówiłam, zawiera witaminę E, zawiera masło shea, które dogłębnie nawilża, kwas hialuronowy, który też tak jakby zapobiega uczuciu takiego odwodnienia, także naprawdę bardzo fajny produkt, bardzo drogi produkt, no ale myślę, że jeżeli będzie się dobrze sprawdzał, ja nigdy nie miałam produktów od Bytery, no bo to już jest naprawdę wyższa półka cenowa, chyba by mi było trochę szkoda wydać 150 zł na produkt do ust, ale bardzo się cieszę, że znalazłam go tutaj. Wydaje mi się, że na stronie Sephora on jest większej pojemności niż to, co mamy w tym momencie. Czy tutaj jest napisane, jaka to jest pojemność? Nie, tutaj też w sumie chyba nie widzę za bardzo pojemności gramatury. Ale generalnie, a 23 gramy tutaj mamy. No ale generalnie bardzo fajnie, słuchajcie, przetestować, użyć sobie tego produktu. No i tak naprawdę, cóż, to już by było wszystko. Pokazałam Wam 6 produktów, które były w tym boksie. Uważam, że są naprawdę fajne. Bardzo jestem ciekawa tej maseczki od Christopha Robina. Czyli to jest ta maseczka do włosów na bazie aloesu. Bytery, bardzo się cieszę, bo samodzielnie bym sobie nie kupiła. To, co Wam gwarantuję, gdzieś mi chciało, oczywiście, to jest ten liner i gwarantuję Wam, że ja go sobie użyję, bo bardzo ładnie się trzyma, jak widzicie, cały czas mam to na ręce. No oczywiście maseczki w płachcie również jesteśmy na tak, jeżeli chodzi o ten temat, bo bardzo lubię, są bardzo wygodne w użyciu, bardzo szybko działają, no i sprawiają, że ta nasza skóra jest odżywiona, rozświetlona. Jak ja mówiłam, 6 produktów, jak zwykle box ma już wartość ponad 300 zł. To, co jest też, słuchajcie, istotne, że już mamy od Look Fantastic kalendarze adwentowe, którego wartość, chyba tam, z tego co pamiętam, ponad 1000 zł, czy ponad 2000 nawet złotych, ma cała zawartość kalendarza, natomiast kalendarz kosztuje 400 zł. Fajna, bardzo fajna sprawa, można sobie przetestować różne ciekawe rzeczy. Ja osobiście, no niestety, nie będę kupowała tego boxa, patrzę, czy jeszcze tego kalendarza, bo to jest troszeczkę już sporo, ale myślę, że będę póki co cały czas subskrybować boxy Look Fantastic
i dla Was przygotowywać te firmy, testować te produkty, bo no, jak już zauważycie, kilka z nich znalazło się też w ulubieńcach, bo są naprawdę warte swojej ceny. Na pewno będę sobie też kupować, jak tylko skończę, a już kończę niestety, pełnowymiarowe opakowanie balsamu do ciała, które było bodajże dwa boksy wcześniej. Naprawdę bardzo się fajnie sprawdza, tam mamy 200 ml za 100 zł, ale rewelacyjnie namilża skórę, pięknie pachnie. No, człowiek czuje się bardzo komfortowo, bardzo też lubię tamten róż, który był w ostatnim miesiącu. Także te produkty naprawdę bardzo fajnie mogą odmienić naszą pielęgnację, odmienić nasz makijaż. I ja już z Wami się, słuchajcie, żegnam. Mam nadzieję, że ten film również Wam się spodobał. Pamiętajcie o subskrybowaniu kanału i widzimy się w kolejnych odcinkach.